Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika. Polska fika. Kto fika, ten znika. Polska fika. Polska fika. Polska fika. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj w moim wirtualnym, latającym studiu gorący temat. Niemcy. Niemcy i ich winy. Czy Niemcy wystarczająco przepracowały swoje winy, swoje poczucie winy, swój wstyd? Czy już jest wszystko w porządku między pojednanymi narodami? Na wszystkie te pytania spróbuję odpowiedzieć z moim specjalnym gościem. Słuchaj, Polska fika. Dzień dobry, u mnie dzisiaj w moim latającym, przenośnym studiu słynna i bardzo ważna ekspertka, pani profesor Anna Wolf-Powęska, obecnie profesor emerita, profesor emeritus Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wielokrotnie nagradzana za pracę nad polską historią idei, profesor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich. Przez wiele instytucji bardzo mocno nagradzana, a jako że dzisiaj, obecnie można powiedzieć, w ostatnich czasach wzmogła się jakoś tak tematyka niemiecka i niemieckiej winy, to chciałbym właśnie panią profesor zapytać o kilka rzeczy. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Chciałbym zapytać najpierw o taką rzecz, która związana jest z pani ostatnią książką. Pamięć, brzemię i uwolnienie Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości. Ona wyszła bodajże w 2011 roku, o ile dobrze pamiętam, tak? Dobrze? Tak. I ona miała wznowienie całkiem niedawno, a ja skądinąd znam na przykład tezę Susan Neiman, która w 2019 roku, to jest Amerykanka żydowskiego pochodzenia, która przez długi czas mieszkała w Niemczech, w Berlinie. I ona wręcz powiedziała w pewnym momencie coś, co może się wydawać nawet dziwne, mianowicie, że Amerykanie powinni uczyć się od Niemców, taki jest zresztą tytuł tej jej książki, Learning from Germans, to jest po angielsku. Jej książka omawia to, w jaki sposób społeczeństwo zarówno w Niemczech wschodnich, jak i zachodnich początkowo opierało się przed wzięciem odpowiedzialności za II wojnę światową, ale potem zaczynało się rozwijać takie zrozumienie tej kwestii i utrwaliło się to po zjednoczeniu Niemiec, ponieważ dwie połowy nie mogły już przypisywać sobie winy za okrucieństwa. Wobec tego Neiman mówi, społeczeństwo NRD bardziej zdecydowanie sprzeciwiało się nazizmowi niż Niemcy zachodnie. No, ja mogę tutaj na przykład sobie przypomnieć, że Karl Jaspers był bardziej związany z NRD aniżeli z NRF-em, czy z RFN, przepraszam, bo to tak chyba brzmiało. No i teraz tak, czy to prawda, że Niemcy nie przepracowali swojej winy, jeśli Susan Neiman twierdzi wręcz, że myśmy powinni, no ona mówi to o Amerykanach, że my, Amerykanie i inne nacje powinny się uczyć od Niemców przepracowywania swojej winy. No oczywiście tutaj kwestia jest, czy wszystkie
nacje mają winy. Rzecz jasna, Amerykanie mają winę wobec natywnych Amerykanów, ale czy to jest prawda, że Niemcy nie przepracowali swojej winy? Czy pamiętają o zbrodniach, których dokonali? Jakby pani profesor to ujęła? To są dwa pytania i dwie kwestie. Po pierwsze, uważam, że żadna społeczność, grupa ani naród nie nauczy się przepracowywania pamięci czy swojej winy od drugiego narodu. Po pierwsze dlatego, że ja nie widzę, żeby którykolwiek naród wyciągnął wnioski z własnej historii. Nie potrafimy się uczyć z własnej przeszłości, a co dopiero wzorować się na innych. A po drugie, każdy zakres winy czy zbrodni masowych jest inny, więc tutaj ona sugeruje, że Niemcy byli wzorowymi uczniami i że przepracowali, uporali się z własnym poczuciem winy. Z drugiej strony mamy oczywiście, występują też w literaturze, szczególnie w publicystyce, tezy, że Niemcy ciągle nie odrobili tej lekcji historii. Ja bym powiedziała tak, że jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie nie ma, ponieważ w stosunku do przeszłości nie ma takiego wzorca jak metr w Sèvres pod Paryżem. Nie ma żadnego modelu, który by wskazał, co należy z własnej przeszłości zachować, jak długo należy pamiętać, w jakiej formie należy interpretować, w jakich symbolach zachować i tak dalej. Takich wzorców nie ma. W związku z tym oczywiście to zależy od uwarunkowań politycznych, od uwarunkowań kulturowych, społecznych. Poza tym, jeżeli porównamy chociażby tylko w XX wieku, powiem, największe zbrodnie masowe czy ludobójstwa, to nigdy sprawcy pierwszej generacji, ci autentyczni sprawcy, nigdy, nigdzie nie przyznawali się do winy. Także to jest przepracowanie przeszłości, własnej winy. Tak. To jest proces bardzo długi, długofalowy. Najrzadko się zdarza, tu w Niemczech Zachodnich mieliśmy 68 rok, kiedy generacja zbuntowanej młodzieży zapytała swoich rodziców, co robiliście w czasach hitlerowskich, ale dopiero bardziej pokolenie wnuków, trzecia generacja interesuje się. Wcale nie jest tak, że są obojętni, że zapominają. Bardzo często właśnie szukają i wiele publikacji, badań na to wskazuje, że szukają genealogii, historii rodzinnych i to milczenie dziadków i także rodziców, ta pustka jest nie do wytrzymania, więc prowadzą własne dochodzenia, własne badania. Ale co tu dużo mówić, jeszcze na początku XXI wieku badania pokazały, że 6% badanej grupy, tylko 6% uznało, że ich przodkowie byli zdecydowanymi nazistami. Natomiast ponad 50% uważało, że ich przodkowie byli wrogami narodowego socjalizmu. A więc no tak. to jest problem bardzo, bardzo złożony. Jeżeli chodzi o... Ja widzę takie obiektywne czynniki, które to nie jest usprawiedliwienie, ale to jest próba zrozumienia, dlaczego generacja sprawców, winowajców ma taki problem? Dlaczego mówimy, że to była generacja milcząca, wspólnota Niemcy, wspólnota milczenia? Zresztą to samo dotyczy Austrii, Włoch, Japonii w jeszcze większym stopniu. Ale chyba bardziej właśnie Austrii, z tego co pamiętam. Czy nie? Tak, ale w Japonii w ogóle na przykład procesów nie było. No w Austrii jednak były strefy, były strefy podzielone na alianci zwycięzcy, jednak przeprowadzili, jakby próbowali przeprowadzić oczywiście tutaj reedukację, ale
ale to małe alpejskie państwo uznało się za ofiarę Hitlera. Tak. Tak samo zresztą jak Japończycy, którzy uważali, że rzucenie bomby na Hiroshimę i Nagasaki, zresztą wczoraj była rocznica, w 1945 roku, no to też są ofiarą. Nie mówiąc o tym, że Niemcy po 1945 roku uważali się również za ofiarę. Myśmy koncentrowali się, to znaczy okupowane narody, myśmy wracali do 1933 roku. Dla nas była początek wszelkiego zła, było dojście Hitlera do władzy. Tak. I Niemcy koncentrowali się na 1945, na całkowitej, bezwarunkowej kapitulacji. Na zniszczeniu Drezna. Tak, na bombardowanie miast, na wypędzenia, tak. Na podział na strefy okupacyjne, na podział Niemiec. To wszystko uznano, no oni są ofiarą. Także, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że gdyby czekać na takie oddolne, społeczny ruch w latach 40. czy 50. przyznawania się do winy, prośby o przebaczenie, to było niemożliwe, bo był ogromna przepaść między oczekiwaniami tych, którzy byli ofiarami, tak. A tym, co czuli Niemcy, którzy chcieli uciec od tego. Myśmy chcieli się koncentrować na pamięci o wojnie, a oni chcieli od tego jak najdalej odejść. I ta, że tak powiem, praca nad pamięcią była czymś narzuconym. I to zwycięskie państwa alianckie właściwie przeprowadziły wszystko, co było niezbędne, żeby doprowadzić do, to znaczy przywrócić państwom świadomość, poczucie winy, ale oczywiście tu mieliśmy od razu problem, ponieważ trzy strefy okupacyjne zachodnie ideologicznie różniły się od czwartego zwycięzcy, od Związku Radzieckiego, który zajmował wschodnią część. W 1949 powstały dwa państwa niemieckie. Tak. Więc tutaj była konfrontacja klasowa i ideologiczna. Dlatego wrócę zaraz do tego, bo nie zgadzam się z tezą, że NRD lepiej, bardziej intensywnie czy skuteczniej przepracowała przeszłość. Tak. Ja myślę, że większość z nas oczekiwała, że to będzie taki proces jak w religijnym rytuale. Że winowajca wyzna swoją winę, że będzie zadośćuczynienie, że nastąpi przebaczenie, a potem pojednanie. Jednak takiego porządku absolutnie nie było. Wynika to również z tego, że istnieje i istniał rozdźwięk między władzą polityczną, która była zmuszona oczywiście wobec ludobójstwa, wobec zbrodni, jakich dotąd nie znano, do przyznania się, przynajmniej do wyznania winy oficjalnie. Natomiast indywidualnie, pojedynczy, zwykły, szary zjadacz chleba Niemiec nie miał takiej potrzeby, prawda? Mhm. Był zajęty odgruzowywaniem swojego państwa, przywracaniem swojego życia. No i musiał jakoś też funkcjonować w odniesieniu do swoich bliskich, do swoich bliskich, potomstwa. Wielu stracili przecież swoich bliskich. Nie. Poza tym jeszcze w I wojnie światowej śmierć żołnierza na froncie czyniła go bohaterem. Tak. Ta śmierć dla ojczyzny nadawała sens temu męczeństwu, prawda? Uznano go za męczennika. A co było zrobić z powracającymi z frontu żołnierzami Wehrmachtu, którzy kilka tysięcy kilometrów od domu prowadzili tak zwaną wojnę obronną? No nie można ich było witać jako bohaterów. Nikt już na to nie pozwoliłby, prawda? Poza tym po raz pierwszy w dziejach oczekiwano, że sprawcy, a mówiliśmy wtedy, posługiwaliśmy się pojęciem wina zbiorowa,
a więc naród sprawców, przed czym się bardzo Niemcy bronili, że oni będą obchodzili żałobę po tych, których mordowali. A w kulturze ludzkości, w historii ludzkości nie było takich przypadków, żeby każdy naród czy lud pochylał się w swojej żałobie nad swoimi zmarłymi, prawda? Tak. A nie obchodziło się żałoby nad tymi, których zamordowano, zagazowano w innych okupowanych krajach. I niektórzy nawet tak dalece idą, że pytają, czy gdyby nie powstało państwo Izrael, czy Niemcy tak rychło uznaliby Holokaust za taki fundacyjną podstawę swojej racji stanu, swojej tożsamości, swojej winy. A Niemcy uznały Holokaust? Uznały Holokaust, tak. Natomiast wojnę 1 września dopiero oficjalnie rocznicę jakby upamiętniono w 79 roku, a tak. Więc to jednak upłynęło kilkadziesiąt lat, a dotąd mówiono o kampanii 18 dni. Nie uznawano granicy, prawda, polsko-niemieckiej, a ziemie zachodnie, które myśmy uważali za odzyskane, oni uważali, że to ziemie tymczasowo pod polską administracją. Poza tym najważniejszy dla mnie właściwie dylemat, który będzie dotyczył także innych państw, które prowadzą wojnę, tutaj myślę również o Rosji, która zresztą nie jest państwem demokratycznym, ale taki problem na pewno powstanie, bo jeśli chodzi o rozliczenia w Niemczech Zachodnich, to dla zwycięskich aliantów, które dla czterech mocarstw, które były odpowiedzialne za Niemcy, aż do zjednoczenia, do 1990 roku, właśnie było ważne pytanie, jak stworzyć państwo demokratyczne i włączyć do kształtowania, do budowy państwa wszystkich, z których właściwie większa część była nazistami. Czy ich wszystkich odrzucić? Nie dało się zbiorowo ukarać. Takie wyobrażenie dziejowej sprawiedliwości nie ma racji bytu, prawda? Więc prawdzie po raz pierwszy w dziejach, bo po pierwszej wojnie światowej się to nie udało, ale Międzynarodowy Trybunał Karny w Norymberdze największych zbrodniarzy osądził. Natomiast ten proces denazyfikacji i wszelkie formy karania społeczeństwo niemieckie, zarówno wschodnie, jak i zachodnie, uznały za niesprawiedliwe. To znaczy nie potrafiły zaakceptować tych różnych form reedukacji, procesów sądowych i tak dalej. No, nawet tacy ludzie jak, przepraszam, że się wtrącę, wejdę w słowo, ale nawet tacy ludzie jak Klemperer, słynny Żyd, który żył przez długi czas prześladowany, ale tylko dlatego żył, że miał żonę Aryjkę. No, potem w NRD mówił o tym, że to słowo denazyfikacja przypomina mu w sensie takim językoznawczym inne pojęcia, które funkcjonowały podczas nazizmu właśnie, prawda? Czyli coś, co odnosiło się do takiego odrobaczania społeczeństwa, tak. i tak dalej, że to jest niehumanitarne. Dezynfekcją, odszczurzanie, tak to uważano. Jeżeli chciałam wrócić do tego, że tak. Nie zgadzam się z tezą, że NRD bardziej nie przepracowała, natomiast na pewno bardziej skutecznie i konsekwentnie przeprowadzała cały proces denazyfikacji. Dlatego, że po prostu było tych procesów o wiele więcej, ale NRD miała w tym swój interes. Ponieważ przy okazji, oczywiście w rządzie, w pierwszym rządzie NRD i późniejszych było wielu starych, no, w tym sensie komunistów, którzy już byli prześladowani przed 1933 rokiem. Tak. Ale uznanie antyfaszyzmu jako głównej doktryny
podstawy tożsamości państwa NRD, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, sprzyjało temu, że właściwie zamazano różnice pomiędzy prześladowaniami Żydów, antysemityzmem, a prześladowaniem komunistów. Oni uznali się za pierwszą ofiarę nazizmu. Wynikało to, a Żydzi byli gdzieś w drugiej, trzeciej kategorii. Wykorzystali to do przemycenia wielu mniejszych nazistów, którzy pod zmienionym nazwiskiem funkcjonowali w sądownictwie i tak dalej. Poza tym, gdyby rzeczywiście chcieli skutecznie denazyfikację przeprowadzić, to musiałby przestać funkcjonować całe szkolnictwo. Większość nauczycieli była uwikłana nazistowsko. Natomiast rzeczywiście udało im się w dużym stopniu usunąć ze stanowisk prawie 4/5 sędziów, prokuratorów i tutaj... 4/5? Tak, tak. Także bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Bardzo to jest, dużo, to jest, tak. To jest tak. Olbrzymi proces. Tak, to jest wręcz tak. Zagrażające ciągłości społeczeństwa, prawda? Tak. I w związku z tym właśnie pewnie autorka uważała, że to się uparali z przeszłością, ale to były tylko jedna strona medalu i to się skończyło w 1947 roku, bo wyszła uchwała, która właściwie uwalniała, jakby była ustawa, to w 1949, to była ustawa o prawach obywatelskich dla byłych oficerów Wehrmachtu. Dlatego no w tym 1947 roku w zasadzie się to skończyło, natomiast ta indoktrynacja i ta definicja faszyzmu, która według Georgija Dmitrowa to była właściwie klika imperialistów kapitału zachodniego. W związku z tym nazizm, faszyzm dla nich, za faszyzm odpowiedzialne były Niemcy zachodnie. Identyfikowali ich z kapitalizmem, imperializmem, rewizjonizmem i ta konfrontacja z drugim państwem niemieckim nie pozwoliła na taką autentyczną reedukację. Jeżeli porównamy podręczniki szkolne, to jednak poza tym ta umowna przyjaźń w bloku komunistycznym z Polską, gdzie nie było żadnej wymiany, współpracy, ani idei, ani ludzi, brak wiedzy absolutnie, tutaj uniemożliwiała takie przepracowanie przeszłości. Oczywiście to, co nas stało się w RFN-ie, nie można uznać za idealne przepracowanie, bo dopiero w 1985 roku prezydent Richard von Weizsäcker po raz pierwszy głośno i dobitnie powiedział, że to my wszyscy, Niemcy, a nie naziści, odpowiadamy za to, co się stało. A ta wiedza, cały wymiar wiedzy o tym, co się stało w obozach, o zbrodniach także Wehrmachtu, docierała stopniowo po dekadach, a właściwie najwięcej po zjednoczeniu Niemiec, kiedy wydawało się nam i były obawy, że zjednoczone Niemcy no, przestaną w ogóle zajmować się przeszłością. Okazało się, ta teza i podejrzenie okazało się niesłuszne, ponieważ najważniejsze debaty na temat przeszłości, debaty takie, które trwały wiele lat i angażowały nie tylko świat kultury i nauki, ale wszystkie media, opinię publiczną, miały miejsce dopiero po 1990 roku. Czyli po zjednoczeniu. Po zjednoczeniu. Wspomnę chociażby wystawę Zbrodnie Wehrmachtu, Wojna na wyniszczenie, Zbrodnie Wehrmachtu. Od 1941 do 1944 tylko były pokazane, ale w 28 miastach niemieckich, bodajże w 6 miastach austriackich. Niemal milion ludzi odwiedziło te wystawy i to była konfrontacja
właśnie z pamięcią. Odwiedzali i weterani wojny, i młodzi, i przy okazji, ponieważ ona kilka lat, ta wystawa, wędrowała między miastami, Instytut Socjologii w Hamburgu, który zorganizował tę wystawę, prowadził też badania odwiedzających i takie międzygeneracyjne rozmowy. Okazało się, że ta 18-milionowa armia Wehrmachtu, jak organizatorzy podkreślali, w zasadzie była reprezentacją całego społeczeństwa. I ta konfrontacja, pokazanie tych obrazów, egzekucji i właściwie zderzenie się z mitem czystego Wehrmachtu, bo uważano, owszem, gestapo, oddziały SS, ale żołnierze Wehrmachtu bronili ojczyzny, chociaż na pytanie, jak mogli bronić tak daleko od swoich granic, trudno znaleźć odpowiedź. Niemniej ta wystawa była bardzo ważnym sygnałem i wywołała ogromne kontrowersje, ponieważ weterani uznali, że ukazano ich w krzywym zwierciadle, natomiast młodzi ludzie, którzy wpisywali się do wystawionej księgi i byli ankieterzy, którzy ich pytali o wrażenia, byli pełni uznania i uważali, że dotarła do nich dopiero teraz pełna wiedza o tym, co się działo. Ale porównywano wrażenia właśnie obywateli nowych i starych krajów Federacji, czyli byłej NRD i byłej RFN. Okazało się, że mieszkańcy wschodnich krajów Federacji, bardzo często ci młodzi mieszali zbrodnie bolszewickie, komunistyczne z nazistowskimi. Wyszła po latach taka książka Mój dziadek nie był nazistą. I właśnie generacja wnuków pytała po tej wystawie najczęściej swoich dziadków, co oni, dlaczego? Dlaczego nikt im nie powiedział? Ale ja tak sobie na własny użytek zadałam pytanie, który dziadek przy torcie urodzinowym opowie swoim wnukom, no że rozstrzeliwał dzieci, prawda, w dalekiej Polsce, czy na Białorusi, czy Ukrainie, na terenie Związku Radzieckiego. Więc takie wyznanie oczywiście by stygmatyzowało na całe życie, ale zmuszało właśnie do takiej międzygeneracyjnej rozmowy. Ale potem coś była było, przepraszam, że wejdę w słowo, ale czy tak? Mógłbym zapytać o jeden szczegół, który pamiętam, że kiedyś ktoś mi mówił, że przed 90 rokiem rzadko Niemcy wywieszali flagi niemieckie. Po 90 roku się jakoś to zmieniło. Czy to jest prawda, czy ktoś mi źle... Tak, tak. Niemcy zachodnie w zasadzie no inaczej się pamięta w kraju demokratycznym, a inaczej w dyktaturze, prawda? Tak. Kultura pamięci to jest kultura sporu, dyskusji. Te dyskusje były w zachodnich Niemczech, we wschodnich nie. Ale proszę pamiętać, że państwo zachodnio-niemieckie było państwem posttotalitarnym i postnarodowym. Tak. Wyrugowano pojęcie narodu, to znaczy oficjalnie w doktrynie państwowej obawiano się, że wszelkie mówienie o narodzie może być zalążkiem nowego nacjonalizmu, szowinizmu. A więc wprawdzie nie wyrzeczono się dążenia do zjednoczenia Niemiec. To było zapisane w konstytucji, w ustawie zasadniczej. Ale tak jak pan profesor zaznaczył, właściwie wstydzono się tego, unikano. Przynajmniej należało to do kanonu poprawności politycznej. Dlatego Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które były, nie pamiętam w którym Monachium, roku, w 70. tak, ale właśnie w Niemczech, po zjednoczeniu w Berlinie, to było ogromne tak zaskoczenie, że wszędzie pojawiły się flagi niemieckie, których no tak. wcześniej unikano, bo flaga też była, prawda, była utożsamiana jakby o... No, przynajmniej no, pamiętam z czasów PRL-u, my bardzo negatywnie byśmy oceniali takie symbole, takie gesty. Natomiast no właśnie po raz pierwszy i pamiętam, że kiedyś taki tekst napisałam, czy Niemcom już wolno cieszyć się, być patriotami, głośno o tym mówić. I,
Większość doszła do wniosku, że wówczas właśnie w czasie tych mistrzostw ta radość, ta manifestacja nie miała nic wspólnego z nacjonalizmem, że ten podział i to unikanie pojęcia w ogóle naród było czymś nienaturalnym, sztucznym i że w zasadzie te długie lata państwo demokratyczne zachodnio-niemieckie miały problem, bo każde państwo demokratyczne, zresztą każde państwo potrzebuje jakiegoś mitu założycielskiego. A tożsamość demokratycznego państwa buduje się wokół jakiejś pozytywnej przeszłości. A do czego Niemcy mieli nawiązać, prawda? Stąd te różnice. Niemcy wschodni uważali się za kontynuatora ruchu oporu, ruchu o wolność, o pokój, nawiązywali do rewolucji 1848 roku, do listopada 1918, a więc oni byli spadkobiercami rewolucyjnych tradycji. Tych rewolucji w Niemczech nie było, prawda? Natomiast Niemcom zachodnim przypadła ta rola, które, jak powiedziałam, postnarodowej, dopiero zjednoczenie Niemiec jakby przywróciło równowagę i normalizację. Ale jeszcze powiem o jednej debacie, która wydaje mi się, że zmieniła Niemcy. Myśmy nigdy, właściwie jedyna taka dłuższa debata u nas to była po książce Jana Grossa, Tomasza, prawda? Na temat sąsiadów. To wywołało taką medialną również i naukową, publicystyczną. Tak, i to, wbrew pozorom nie tylko w Gazecie Wyborczej, ale również w Rzeczpospolitej. Pamiętam właśnie takie publikacje sążniste na temat sąsiadów właśnie. Ale na przykład pomysł, dyskusja na temat pomnika pomordowanych Żydów w Europie trwała 11 lat. No, Także tak, nad samą nazwą dyskutowano, bo powstał problem, czy tylko Żydów niemieckich, czy Żydów w Europie, jak to ktoś powiedział, jak to taki pomnik hańby ma stać w stolicy, w centrum tego miasta, a więc były spory wokół oczywiście kształtu architektonicznego, wokół napisu i tak dalej, byli przeciwnicy, zwolennicy. No i po 11 latach ten Bundestag zatwierdził pomnik pomordowanych Żydów w Europie. Te stale takie betonowe, które są, które miały służyć jako miejsce poszukiwania, kontemplacji, no nie do końca spełniły swoje zadanie, bo dzieciaki jeżdżą na wrotkach, nie mając pojęcia, co to się znajduje. Natomiast większe znaczenie ma tam centrum dokumentacji, które jest na miejscu pod tym pomnikiem i obok. I wydaje mi się, że właśnie taka dokumentacja, zdjęcia, nadanie tym ofiarom imion, nazwisk, pokazanie biografii konkretnych ludzi ma większe znaczenie. Ale ja to osobiście centrum jestem dokumentacji sceptyczny. Ma charakter naukowy, czy też popularno-naukowy? Popularny, tak. Każdy tak, tak. Tam obowiązkowo oczywiście wycieczki szkolne przychodzą. Natomiast stosunek młodzieży do tego typu form jest bardzo różny. Tak. Dość regularnie jeżdżę na konferencję do Oświęcimia i właśnie ci przewodnicy też dzielili się swoimi wrażeniami, od kiedy Unia Europejska finansuje, przynajmniej w większości państw Unii, w szkole, tak przynajmniej raz w edukacji szkolnej, w karierze szkolnej jakaś klasa, głównie maturalna, powinna odwiedzić jakieś miejsce męczeństwa, jakiś obóz i najczęściej właśnie do Oświęcimia, na teren obozu Auschwitz przyjeżdżają, ale ta masowość wcale nie sprzyja skuteczności edukacji. To znaczy skuteczne jest wtedy, kiedy przyjeżdżają te grupy przygotowane z nauczycielami, wiedzą o co chodzi. Natomiast bywa też tak, że odrabiają pańszczyznę, jedzą na terenie baraków, rozkładają się tam, organizują sobie niemal piknik. Także to jest dyskusyjne, zresztą też nie wiem do końca, czy słuszna jest ta decyzja, czy już zapadła,
że te obowiązkowe przyjazdy z Izraela młodzieży będą nadal się odbywały, ponieważ no, były zarzuty, że oni przyjeżdżają tylko do obozu, nie interesują się aktualnym życiem Polaków. Przeprowadzono również badania młodych Niemców, którzy przyjeżdżali do obozu, co wynieśli, no bardzo różnie. Niektórzy mówili, że zmieniły ten obóz, ten ogląd, zmienił ich widzenie w ogóle przeszłości, a nie, dla niektórych nie zrobiło to żadnego wrażenia, więc... No tak, to są już też różnice generacyjne zapewne i tutaj media odgrywają swoją rolę. Oczywiście. Także szkoła, która powinna teraz, myślę, przepracowywać też nowe technologie. Ale no właśnie, czy wobec tego, jeśli to jest tak, jak pani profesor mówi, chciałbym zapytać jeszcze o dwie rzeczy, może krócej. Mianowicie sprawa, najpierw wspomniała pani profesor o wzorcach w NRD, wzorcach tych NRD-owców, rewolucjonistów i innych opozycjonistów względem nazizmu. I właśnie chciałbym zapytać, czy na przykład takie osoby jak Dietrich Bonhoeffer, ksiądz doktor Dietrich Bonhoeffer, który był ważny dla polskiej opozycji demokratycznej, dla Tadeusza Mazowieckiego czy Jacka Kuronia, a jak wiadomo, to był ksiądz, który został skazany na śmierć przez Adolfa Hitlera za udział w spisku na życie Hitlera. Czy to jest jakaś jeszcze postać obecna w pamięci Niemców? Czy taka pamięć może jeszcze coś zdziałać? No, wydaje mi się, że to jest dość istotne w dzisiejszych czasach z tego względu, że coraz częściej jednak no, pojawiają się dyktatury, tyranie czy też wręcz totalitaryzm, bo chyba z czymś takim mamy do czynienia teraz w obecnej Rosji. No i Hannah Arendt, która wydawała się dawno przebrzmiałą pisarką, znów jakby przeżywa renesans. Nie myślę tutaj tylko o Eichmannie w Jerozolimie, aczkolwiek to jest bardzo ważna książka. No ale skąd się bierze taki renesans i czy rzeczywiście można byłoby mówić o jakiejś obecności żywej księdza doktora Dietricha Bonhoeffera jako jakiegoś wzorca opozycji, nie wiem, humanisty względem czegoś, co jest niehumanitarne? Wspomniał pan profesor dwie postacie, dla mnie bardzo bliskie, mam tu ich na półce, wszystkie książki. I bardzo się cieszę. Poznańska biblioteka niemiecka, która wydała 50 tomów niemieckiej myśli politycznej, wydała jeden tom poświęcony ruchowi oporu. Ta pamięć to jest elitarna rzecz, to nie jest powszechna, ale rzeczywiście wszystkie pisma pastora Bonhoeffera, o jego prywatnym życiu, ale też Hannah Arendt jest bez przerwy cytowana w telewizji, dokumenty i tak dalej, ale to nie jest wiedza, to nie są postacie, które angażują uwagę powszechną, ale w literaturze naukowej, że tak powiem, elity niemieckie bardzo się interesują, ale skoro o tym mówimy, to chciałabym powiedzieć właśnie, że pewna ewolucja nastąpiła też po 1945, jeśli chodzi o rozumienie ruchu oporu, bo tutaj mamy krąg z Krzyżowej i Fundacja tutaj Krzyżowej u nas jest bardzo aktywna, ale na przykład zamach 20 lipca, który był organizowany przez Stauffenberga i jego grupę i ten krąg z Krzyżowej i tam do tego oczywiście cała grupa ludzi należała, to uważani byli w pierwszych latach za zdrajców. Tak. Także to nie byli bohaterowie, a przez NRD to już w ogóle, bo to nie ta klasa społeczna, która mogłaby być uznana za właściwą opozycję. Także... Jedna z ostatnich książek po angielsku o Dietrichu Bonhoefferze ma w tytule właśnie
czy to jest renegat, czy też szpieg, prawda? Bo to wprost tak. Mówiło się o współpracy z wywiadem angielskim. On z więzienia, jego listy Peter Steinbach tak. opublikował właśnie w tym tomie o opozycji niemieckiej, także oczywiście Biała Róża, to rodzeństwo z Monachium. Tak. Tego ruchu oporu dużo nie było, tych opozycjonistów, ale też trzeba powiedzieć, że jeżeli był czas, to przed 1933, ale później terror był taki, że no, oczywiście oportunizm, połączenie lęku, ale niestety ja bym to nazwała obojętność świadków, tych, którzy po 1938, po pogromie listopadowym, 9 listopada 1938, po tak zwanej nocy kryształowej, kiedy terror wyszedł już na ulicę, nie było wątpliwości, prawda? Bo bardzo wiele osób po 1945 roku mówiło, myśmy nic nie wiedzieli. Myśmy o niczym tak. nie wiedzieli, prawda? Więc to było takie swoiste alibi, ale dopiero po zjednoczonych Niemczech tak naprawdę nadano rangę obchodom 20 lipca w Bendle Block, gdzie była siedziba spiskowców, rekruci Bundeswehr składają przysięgę. To chodziło o jakby pewną tradycję Bundeswehry, prawda, żeby mieli swoich bohaterów, żeby mieli do kogo się odwołać, więc... I teraz można powiedzieć, że Dietrich Bonhoeffer stał się bohaterem Bundeswehry? Nie. Stauffenberg. Stauffenberg. Mhm. Tak, Stauffenberg i oczywiście oni są upamiętnieni w muzeum w Plessensee. Tak. No, oczywiście w tej nocy samej oni byli straceni. Stracono również około 200 osób, w tym 19 generałów i innych różnych polityków, wszystkich, których podejrzewano o antyhitlerowski spisek. Bonhoeffer, nie powiem, żeby był bohaterem, ale w Niemczech odbywające się święta Kirchentagi, to są i katolików, i protestantów, i ekumeniczne. To są masowe uroczystości, obchody kilkudniowe, gdzie tysiące świeckich katolików, świeckich ewangelików tak. spotykają się z politykami, publicystami, z ludźmi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. No i właśnie na pewno Bonhoeffer jest jednym z bohaterów. Ale to też jest kwestia ostatnich dziesięcioleci, ponieważ kościoły niemieckie, ewangelickie i kościół katolicki potrzebował również bardzo, bardzo wiele czasu po 1945 roku, zanim bił się w piersi i przyznał do winy. No tak, dopiero biskupi hajlowali, zarówno biskupi katolicy, oczywiście. Papież przysyłał 20 kwietnia na urodziny Hitlera zawsze życzenia, gratulacje. Tak. Życzenia, gratulacje na urodziny Hitlera. Na z okazji Hitlera. Urodzin Hitlera, tak, 20 kwietnia każdego roku. A Polaków, którzy przyjechali, delegacja księży i świecki 30 września 1939 roku, kiedy przyjechali do Rzymu i prosili Piusa XII, żeby potępił publicznie to, co się dzieje, no nie doczekali się. Później w prywatnych rozmowach, w korespondencji mówił, że Polacy są niewdzięczni, że nie dziękują mu. A on się modli, kazał się Polakom modlić, ale był dumny ze swojej zasady neutralności, tylko że uważam, że w takiej sytuacji równy dystans do zbrodniarzy i do ofiar okupacji, zbrodni hitlerowskich, to nie mógł być powodem do dumy, prawda? No właśnie, tutaj i wtedy Bonhoeffer był... Tak, przepraszam. A Bonhoeffer był tutaj radykałem, pisał z tak. więzienia. Milczenie tak. oznacza wspólnictwo. Tak, tak. On tak. uważał, że trzeba być bezkompromisowym. Kościół wyznający zresztą mówił o tym, że no, nie może być innego Führera
w kościele niż Chrystus, prawda? Więc jakby tak. Jeżeli mamy uznać Führera w postaci Adolfa Hitlera, no to to już jest bałwochwalstwo i jakby. Pani profesor, ostatnie pytanie na koniec. Chciałbym zapytać, czy, no bo pani profesor bardzo jakby tak zniuansowała tę sprawę. Muszę powiedzieć, że bardzo wręcz dla mnie zaskakująco też, pokazując głębię tego procesu historycznego, no pewną ciągłość, no bo tak jak pani profesor zauważyła, pamięć to nie jest sprawa, którą da się czarno-biało ustawić. Wobec tego Susan Neiman może chyba zbyt retorycznie sprawę ujęła, że trzeba się uczyć od Niemców, ale czy wobec tego inne narody mogą czegoś się nauczyć od Niemców? Co by było takim rzeczywiście? Ja tylko powiem, że nam, Polakom, długo wskazywano na przykład pojednania niemiecko-francuskiego, zachodnio-niemiecko-francuskiego, prawda? Tak. Bo to ten obraz François Mitterranda i Helmuta Kohla, który w rocznicę wybuchu I wojny światowej pod Verdun w 1984 stoją na baczność, trzymają się za ręce, prawda? A przedtem traktat elizejski w 63 Adenauer i de Gaulle. A więc to historyczne pojednanie francusko-zachodnio-niemieckie stawiano nam długo za wzór. Ale nie możemy zapominać, że to były dwa demokratyczne państwa, prawda? Tak. I to ta wola, wtedy, no dziś mamy kryzys przywództwa, powiedzmy sobie szczerze, w całej Europie i na świecie. Wtedy to byli ci politycy po wojnie, no mieli poczucie odpowiedzialności, byli w wyjątkowych czasach i wiedzieli, że trzeba zaryzykować wiele w polityce wewnętrznej, żeby osiągnąć coś w polityce zagranicznej. U nas, przypominam, że list biskupów Polski do biskupów niemieckich w 1965 roku nie wywołał żadnego przełomu, bo ani jedno, ani drugie społeczeństwo nie było gotowe, prawda? No, na przebaczanie, pojednanie. Służby specjalne pisały na murach, że to zdrajcy, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast no, postaraliśmy się po 90 roku, żeby, ale też już w traktacie 70 roku. Helmut Kohl w Krzyżowej właśnie spotkał się z Mazowieckim, prawda? To był też taki symbol, chociaż tutaj nie jestem miłośniczką Helmuta Kohla. No tak. Tadeusz Mazowiecki musiał długo zabiegać o to, żeby jednak przyspieszyć uznanie granicy i traktatu, podpisanie traktatu o uznaniu granicy jako ostatecznej, bo przecież pamiętajmy, że do 90 roku Niemcy uważali, że istnieje granica z 1938 roku. Także mimo traktatu z 1970 o podstawach normalizacji, kiedy później powstała Komisja Podręcznikowa Polsko-Niemiecka, Forum Polsko-Niemieckie, to jednak dopiero takie ostateczne uznanie, które dało granicę, które dało nam poczucie bezpieczeństwa, nastąpiło w 1990. Ale a propos uczenia się, tak, to Japończycy dopiero też jakieś 10 lat temu zwrócili się do członków Komisji Wspólnej Podręcznikowej Polsko-Niemieckiej, bo powiedzieli, że chcą się czegoś od nas nauczyć. Że po takiej wojnie trwającej 6 lat okupacji, wrogości, tylu lat uprzedzeń i wrogości, żeśmy potrafili nawiązać stosunki nie tylko dyplomatyczne, ale że nastąpiło autentyczne zbliżenie. Nie lubię słowa pojednanie, bo narody się nie jednają, jednają się jednostki, ale nastąpiła normalizacja. Jesteśmy normalnymi sąsiadami, prawda? Tak. Dzisiaj, gdzie przepływ idei, informacji, ludzi, nie mamy granicy, a więc jest sytuacja normalna, ale na to trzeba było długo pracować. Japończycy zaprosili niektórych polskich członków tej komisji, żeby im powiedzieli, jak to się robi, bo oni chcieli też oczywiście ze swoimi byłymi wrogami, którym wyrządzili krzywdę, takie podręczniki przygotować. Czy to im się udało, dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć. Niemniej
Myślę, że myślę o współczesności. Porównuję to, co się działo w Rwandzie, gdzie nastąpiło ludobójstwo, gdzie plemię Hutu wymordowało ponad milion swoich sąsiadów, Tutsi. Myślę o wojnie na Bałkanach, i gdzie właśnie ostatnia książka Geberta Konstantego, Ostateczne rozwiązania, gdzie opisuje swoją podróż z Tadeuszem Mazowieckim, i był przy tym, kiedy nasz premier zrezygnował z funkcji specjalnego wysłannika ONZ, bo powiedział, że nie chce być listkiem figowym, ponieważ no, rzeczywiście błękitne hełmy, szczególnie batalion holenderski, pod którego opiekę stosowało się 8 tysięcy Bośniaków, wydało ich na pewną śmierć, a w koszarach, które zamieszkiwali, pozostawili na ścianach wulgarne napisy na temat bośniaczek. Nie mówię o masowych gwałtach i tak dalej, które były tolerowane, więc proszę zauważyć, nigdzie nie przyznano się do winy, mimo iż powstał w Hadze do zbrodni i w Afryce Południowej, i w Rwandzie, i w byłej Jugosławii powstały trybunały do osądzenia zbrodniarzy, ale bardzo niewiele udało się zrobić, bo wiele zależy od samych społeczeństw, czy tego zbrodniarza wydadzą, czy go ukrywają, jaki jest stosunek do zbrodni masowych, które miały miejsce. I sądzę, że mamy w tych regionach, gdzie były właśnie zbrodnie masowe. Zapomniałam wspomnieć o Ormianach i Turkach, bo Turcja do Oj, dzisiaj tak. nie uznaje tego, co się stało w 1915-16 Prześladują własnego roku. Tak, pisarza Orhana Pamuka za. nie przyznają się, że do deportacji, do wymordowania Ormian. Więc proszę zobaczyć, nigdzie nie przepracowano tego, nie przyznali się do winy. To są stopniowe wyznania świadków. No jest też inna kultura, ta sprawiedliwość na trawie, jak nazywają gaczacze, to są te sądy takie ludowe, które na łące, na trawie wybiera się z wioski starszyznę, przedstawicieli ludzi, do których się miało zaufanie, i siadali sprawcy obok ofiar czy rodzin ofiar, i miało nastąpić wyznanie winy, przebaczenie. Literatura dzisiaj pokazuje, że to są społeczeństwa i w Rwandzie, i na Bałkanach, które właściwie powierzchnia jest jak spokojne morze, ale pod spodem wszystko pulsuje, buzuje. To są nieprzepracowana przeszłość, zapiekła nienawiść, żądza zemsty, żądza sprawiedliwości. No właśnie, żądza Dlatego zemsty, tak. myślę Przepraszam. z niepokojem o Rosji, o O Ukrainie. Ukrainie. Tak, co No właśnie, będzie? bo tutaj rzeczywiście no, pani profesor dotknęła bardzo ważnego problemu, bo my mówimy o przebaczeniu, mówimy o różnych jednaniach się ludzi konkretnych, ale to jest o tyle trudne, że no to prawo zemsty, na przykład bardzo prymitywne prawo zemsty, które istniało jeszcze przed Hammurabim. I właśnie Hammurabi chciał to jakoś uregulować, prawda, poprzez oko, ząb za ząb. No ale to prawo zemsty, ono na przykład funkcjonowało w Polsce i prowadź swój pług przez kości umarłych, zwłaszcza swojego wroga, to jest coś, co funkcjonowało niestety w Polsce, to znaczy na przykład no, niszczono cmentarze niemieckie. No, przede wszystkim żydowskie. I żydowskie, oczywiście, tak. Są obszary w Polsce, gdzie w ogóle niemieckich ewangelickich cmentarzy nie ma, mimo że to były ziemie
właśnie pierwotnie ewangelickie na Dolnym Śląsku. Ale teraz się zmieniła atmosfera oczywiście, już teraz nikt ich nie niszczy i to jest dobry znak. Lokalne społeczności, tak, liderzy lokalni. Dbają o to. Tak, tak, bardzo dużo, dużo, ale pamiętam, ja wędrowałam z plecakiem dużo i znajdowałam regiony, gdzie w lasach porozrzucane kawałki pomników właśnie z cmentarzy ewangelickich. Sama dorastałam w miasteczku, gdzie był kirku, cmentarz żydowski, tak, i gdzie był cmentarz ewangelicki, a ja do matury nie wiedziałam, że one funkcjonowały, że istniały. Dopiero po przełomie lat 90. wyłowiono z jeziora macewy, dopiero przywrócono. To było w Tarnopolu, pamięć. Tak? Nie, w Wągrowcu. W Wągrowcu, w tu Wielkopolsce, tak. I dopiero upamiętniono na wzgórzu nad jeziorem. Są napisy, jest kilka pomników. No i są napisy też, i też cmentarz ewangelicki, który był obok za katolickim, ale zarośnięty trawą, więc nikt w szkole nam nie mówił o tym. Nie było historii lokalnych, prawda? Tak. Mimo iż miałam świetnych nauczycieli, dopiero po 90 roku zaimponowała mi ta pasja tych ludzi związanych z małymi ojczyznami. To nauczyciele, pasjonaci, muzealnicy, oni przywracali pamięć. Oni, na przykład w Olsztynie byłam na otwarciu pamiątkowej, odsłonięciu tablicy cmentarza ewangelickiego. To oni się starali właśnie. Tak. I to w wielu, wielu miejscach, szczególnie na pograniczu, na tych ziemiach zachodnich i północnych. Ale właśnie ostatnio jakby sprawa rzuciła mi się w oczy. Fundacja Anna w Gostkowie na przykład. Gostków to jest takie bardzo mała miejscowość. Tam dwie panie księgowe, ja z nimi prowadziłem wywiad też, Angelika Babula i jej mama, one po prostu zajęły się cmentarzem, nawet kupiły cmentarz ewangelickim po to, żeby go zrekonstruować. One dostały nagrodę Anny Wazówny 2 lata temu bodajże. I to jest rzecz, która jest, to świadczy po prostu o zupełnej zmianie. Bo te panie nie są ani nawet związane z edukacją. One teraz prowadzą działalność edukacyjną i tak dalej. Natomiast to jest sprawa ewidentna, że tutaj coś się zmieniło. Wolontariusze, tak. Ale tak, też ten prawosławni. To będzie tak. Teraz przecież będzie, bo ten szlak mamy tatarski na Podlasiu. Bochoniki, Kruszyniany, byłam tam, ten cmentarz jest niezwykły, no ale jest wiele miejsc, gdzie nie pamięta się, nie upamiętnia te były ruiny albo pozostawione niektóre synagogi, które przetrwały, gdzie są urzędy inne albo szkoły, a nie ma tablic upamiętniających. Wysłuchałeś Polska Fika. Rozmowa z wybitną specjalistką od spraw polsko-niemieckich, profesor Anną Wolf-Powęską. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Polska Fika.